Ja pierdzielę, nie wierzę w to, po prostu nie wierzę w to. Tego samego dnia kolejny odcinek nagrywam i ja naprawdę mam już obsrane majty, co będzie nas czekało w Gong Heights. Więc może bez zbędnego przedłużania wchodźmy tutaj. I w dziwny sposób mi się gra tutaj pokazała, w sensie dziwacznie. Wiecie co, naprawię to. Okej, okay, jestem z powrotem, już naprawiłem rozdziałkę gry. Nie wiem czemu to się tak zepsuło, że czarne paski się pojawiły. O, klatki tutaj oczywiście nie ma, tak jak w wersji na PS1, szkoda. Ale muzyka, która tutaj leci, jest mega, kurde, fajna. Bardzo ją lubię. I sam poziom też jest całkiem spoko, ale kurde... Coś czuję, że to się źle skończy, nie? Coś czuję, że ten poziom się naprawdę źle skończy dla mnie. Przynajmniej ta chmurka nie znika, ale tak dziwnie trochę się czuję, jak ona tak odbija. O, inspiracja wersją PC. Tutaj byłaby chyba w wersji PC wyżej jeszcze klatka, co nie? A tutaj pewnie będzie prezent, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest jakby inspiracja tym, The Dream Forest i tymi śliwkami fioletowymi. Tak, ja rozpoznaję takie rzeczy gołym okiem. Ale jak widać, nie udało nam się zebrać jakiejś dodatkowej klatki, tylko jak już to... Co tam w ogóle wyżej jest? Jak tam się w ogóle dostać? Tylko co jedynie zdobyliśmy znaczek z rundą magika, więc tja. Oj, przy okazji mamy save. W sensie checkpoint. Dobra. Tam trzeba się jakoś dostać, ale jak? Dobra, już wiem jak. O, coś tutaj mamy. O, klateczka. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się wszystkie zebrać, bo jest chyba na to jakaś szansa. Na jakieś 15%. To jest całkiem dużo jak na mnie, bo mogło być 10. Taka jest prawda. O. 28, dobra. Jako tako to w miarę ładnie wygląda. W razie co wezmę checkpoint, bo różne rzeczy mogą się zdarzyć. Lepiej być w razie co przygotowanym. Co to w ogóle, co te chmurki odwalają teraz? No, dobrze, że zbiłem checkpoint, bo naprawdę skończyłoby się to bardzo źle, bardzo źle. ta gra mnie zaskakuje z sekcji na sekcję. Sekcji na sekcję, no kurde. Po polsku mów! Co ja tej grze takiego zrobiłem? Przepraszam bardzo, co ja tej gierce takiego zrobiłem? A, no tak, zapomniałem, bo ja nie gram na casualu jak co po niektórzy, no, Dobra, to ja zrobiłem tej gierce w sumie. Trzeba było grać na casualu, pomidor, lamus z ciebie. Sorry, ale ja lubię wyzwania. Myślicie, że dlaczego w Cupheada grałem drugi raz? I co, tam nic nie ma? Serio? O? O proszę ty! Tego się nie spodziewałem. Monk, który nam pomógł tutaj. Fajne! I mamy teraz moc łapania się tych żółtych pierścieni. Choć, szczerze powiedziawszy, dla mnie to trochę przypomina retcon tych szkarłatnych lumów lub fioletowych
kółek w sumie. Tylko ta jest ta różnica, że kręcimy się w kółko, nie? A nie tak jak wtedy, że po prostu możemy przeskoczyć na drugą stronę. No ale okej, niech będzie. To jest taka nowa sekcja w sumie, której nie było w żadnej innej wersji gry. Co jest mega też fajne. Przynajmniej gra świeci takim, nie wiem, taką oryginalnością. I to jest w sumie bardzo spoko. I cały czas mój ulubiony traczek w tle. Jezu, jak ja go kocham. Jezu, jaki to jest wspaniały soundtrack. Choć przyznam, że jak grałem za dzieciaka w Raymana jedynkę, to jak słyszałem ten soundtrack, to już mi się przed oczyma ukazała taka pewna śmierć, że gra już tutaj będzie po prostu dymała mnie na każdy możliwy sposób. Bez mydła, of course. No ale to były wspomnienia za dzieciaka, teraz jest inaczej. Teraz inaczej na pewne fakty patrzę. Teraz po prostu już wiem, że po prostu będę miał przejebane. Ej, tam coś na dole było, co nie? Tam było życie! Tam było życie, kurde. Co to miało znaczyć? Ej! Co ta ćma tutaj robi? Przy jej tutaj nie było. Chyba, że już mam taką zaawansowaną sklerozę, że już nie pamiętam, że ja biłem się z tą ćmą. Co tu miało znaczyć? Przepraszam bardzo. Nie no, gra mnie naprawdę zaskakuje. Coraz bardziej. Czemu on tam nie wycelował? Czemu on nie wycelował? Co to był za problem, Rayman? Masz słabą pięść, okej, ale kurde, nie jesteś w stanie wycelować. Dobra, lecimy już legit. W koncertowy sposób stracić tyle żyć. No to trzeba być naprawdę mną. Naprawdę, to trzeba ewidentnie być mną, żeby w taki sposób stracić życia. Czemu ja tak od razu nie zrobiłem? O, tam coś jest, widzicie? To tyle? Nic tutaj nie ma? Pyh. To po co ja miałem tutaj iść? Myślałem, że tam klatka będzie u góry czy coś. Takie bez sensu trochę, no ale dobra. What the fuck? Co to jest? Tam klatka była! Teraz już wiem, co mnie goni, kurde. To od początku w Rayman jedynce pewnie goniło. Ta chmurka, kurde, a nie jakiś ekran, kurde, zabójczy. Dobra, mamy to. Przynajmniej dla klatki się poświęciłem. Aha, fajnie, teraz druga chmurka jest jeszcze, nawet trzecia. Ale to jest nie fair. Ile nas tych chmurek będzie jeszcze gonić? Okej. Aha, i to wszystko? Gdzieś klatkę pominąłem. E, poziom Bzita jest. O, proszę. Raczej może nie Bzita, ale Mosquito. Chyba, że to jest Bzit. Dobra, zapiszmy sobie. No to co, lecimy wtedy. O! Podoba mi się to. To jest tutaj początek z tego.
To jest początek z Bongo Hills. Ty, ulepszony strzał. O kurde, ty, ale fajne. Ej, to są nawet lepsze poziomy niż w Originsach i Legendsach, nie? Serio. To mi się naprawdę o wiele bardziej podoba niż w Origins i Legends. O, proszę, o... Ty, ja zginę teraz, co? Co wy na to? Chyba zginiemy, co? Dawaj, dawaj. Hej, i Bzitsy odleciał. Haha. No nie, no znowu ta chmurka zasrana. Co ona tutaj, czego ona tutaj szuka? Dobra, teraz dołem lecimy, bo ja chcę zdobyć tamten znaczek magika, bo się przyda, nie powiem, że nie. Dobra, mamy to. O to mi chodziło. Czasami niestety trzeba swoje życie poświęcić. O, i przynajmniej oczy możemy atakować. W końcu jakiś kurde ten. W końcu coś takiego fajnego. Nie wiem czemu z tymi chmurkami wydaje mi się, że będziemy musieli walczyć, nie? Że w sensie, że będzie to jakiś miniboss. W tych poziomach Bzita. Ale chyba mi się ten żeton magika zapisał, co nie? Zapisał się. W sumie go drugi raz zdobyłem. No dobra, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. Jestem ciekaw walki z tym. Z Saxem. Dobra, checkpoint. Dzięki. O. Auć. Nawet nie miałem jak się przed tym obronić. Nie żeby coś. Ile tutaj tych antytunków. I śnieg, który pada w sumie. O! Mościk. I koniec poziomu chyba. Dobrze widzę? Dobrze widzę. Nie no, podoba mi się. To jest bardzo fajnie zrobione. Bardzo fajny content. Nie powiem, że nie. Chapeau dla twórcy. Zapisujemy sobie. I lecimy w takim razie z Mr. Sax Hula Baloo. Ostatni poziom. Okej, na samym starcie odpala się muzyka bossa. W sumie dojścia do bossa. Bardziej to sprecyzujmy. Bo to jeszcze muzyka bossa nie jest. Tutaj w wersji PC byłaby klatka. Na razie jest cicho, jeżeli chodzi o klatki. To mnie bardzo niepokoi. Bardzo, bardzo mnie niepokoi. A, i muzyka z Harmonii się tutaj nie włącza, co jest zastanawiające, bo pamiętam, że w wersji na PS1 się ona tutaj włączała. A, dobra, to jest ta sekcja, dobra, już kumam. Trzeba się rozpędzić i potem się pojawią te bongosy, co nie? To już chyba z oryginału zostało normalnie. A nie, to trzeba się tam chyba dostać normalnie. Tak, to trzeba się rozpędzić i tam wlecieć. Okej. Dobra. I klateczka pierwsza.
z 6. Zobaczymy, czy uda nam się wszystkie. Pewnie nie, bo pewnie gdzieś klatki w łatwych miejscach pominąłem i zaraz mi tutaj Kapibar zacznie wyjaśniać w sekcji komentarzy, że ale tam była klatka! Szkoda tylko, że ja nie widziałem tej klatki. Wróżka zmniejszająca? Po co? A dobra, tutaj? Nie, no bez sens. Po co ona jest tutaj? A dobra, tutaj trzeba się dostać. No naprawdę, serio, musi go tutaj dać. Jezus Maria, no. Jeszcze nie jestem w stanie go w taki... Taki mały go mam w stanie... Taki mały mam go pokonać. No dobra, mogę go pokonać. Ale nie wiem, czy właśnie tutaj miałem się dostać, będąc małym Raymanem, tak szczerze. Nie, no chyba tak, no bo tutaj mogę się przycisnąć. Okej. Kupuję to. Okej, dobra. Widzę, że bez tego przeciwnika to poziom byłby zbyt pusty. Ale no, podoba mi się w sumie droga do Mr. Saxa. Jest taka, nie wiem, lepsza? W ogóle te wszystkie drogi do bossów są lepiej zrobione w Redemption. Bo tam w Raymanie 1 odnosiłem wrażenie, że one były zbyt puste w pewnym momencie. A tutaj to wręcz są napastwione, co daje taki dosyć spory plusik dla Redemption. Bo wiecie, w końcu ta luka w poziomach została uzupełniona, nie? Tam klatka jest u góry, widzę ją. Jestem ciekaw, gdzie pozostałe klatki ominąłem. Ale buźka oczywiście została, co mi się bardzo podoba, bo to jest taki element charakterystyczny tego poziomu. No i dawaj, wbijaj. O! Jakaś nowa sekcja, czyli to jeszcze nie koniec. A kurde, myślałem, że koniec. Ale fajnie. Ej, to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba. Weźcie mi lepiej, powiedzcie, jak ja mam się tam dostać teraz. Na pewno potrzebuję wróżki, która zmniejsza, ale gdzie ona jest? Odpowiedź na moje pytanie pewnie będzie tutaj gdzieś. Ta, wiedziałem. Ty, oni ty, to jest połączenie sekcji z tego, z Bongo Hills. Ale fajnie, ty. Fajnie to ogarnięte jest. Ta, wiem, że to bardzo głupio brzmi, że cały czas zachwalam tę gierkę, bo w końcu pewnie przydarzy się coś, co mi się nie spodoba, ale kurde, ja mam być nieszczery z wami teraz? To, co mi się podoba, to oczywiście, że będę nazywał, że to jest fajne. Na co mam na siebie mówić, że coś jest gówniane? No proszę was. To mi się naprawdę bardzo podoba. To jest taki... I tytuł mojego pierwszego odcinka to jest, kurde, definitywna prawda, nie? Definitywna prawda. To jest definitywna wersja gry. Serio, to jest taki Rayman 1 Revolution, nie? Ale z taką różnicą, że wprowadziło to tyle takich zmian, że naprawdę... O mój Boże! Tego się nawet słowami nie da opisać, ile tutaj fajnych zmian jest.
To chyba będzie najlepszy fangame Raymana 1, nie? Znaczy fangame. No tak, to jest fangame, ale to będzie najlepsza wersja Raymana 1 spośród wszystkich. Przy okazji prezencik zdobędziemy. To będzie dosyć trudne. No a będzie bardzo trudne. Trzeba będzie skakać po tych bongosach. I potem trzeba będzie z powrotem się powiększyć. Bo serio, zmniejszony Rayman to taki... taki słaby Rayman. Ej, no patrzcie jak... To było w piękny sposób zrobione teraz. To było w piękny sposób zrobione teraz. No, ale to już niekoniecznie. Myślałem, że ktoś przyjechał, w sensie faktycznie ktoś przyjechał, ale wiecie, póki jestem sam w domu, to korzystam z okazji, bo ja to nagrywam w momencie, kiedy dzisiaj widzieliście pierwszy odcinek z Crasha 1 V3, który miał bardzo fajny i interesujący tytuł, mianowicie Przeżyjmy to jeszcze raz. Ale genezę tego wytłumaczyłem w Crashu Mind Over Mutant na DS-a, którego również dzisiaj sobie skomentowałem, bo czemu by nie? O, tam coś na dole jest, kto by pomyślał? To takie nawiązanie, jak do Bongo Hills teraz jest. Śmierdzi mi tutaj klatką. Ty, wiedziałem. To jest nawiązanie do piątej sekcji z Bongo Hills, która powinna być w Bongo Hills, a nie było jej. Takie połączenie w sumie oryginalności z tym, co już widzieliśmy w sumie. I to jest fajne. Gratuluję dla twórcy. Odwalił kawał dobrej roboty. Ale ja niekoniecznie. Chociaż te pianina, powiem szczerze, że bardzo mi się kojarzą z Sonicem Advance 2, tak szczerze. Bo pamiętam, że w Sonicu Advance 2 było coś takiego. Była też taka sekcja z pianinami. Że tam Sonic biegał po pianinie bodajże, czy coś takiego. O, coś tam się pojawiło za mną. Warto przylukać. Aha. Dobra. Klatka się pojawiła. To jest jakiś dobry znak. A, i okej, konfrontacja z bossem widzę. Na samym starcie. To już nie będzie można mu, kurde, zbić tylu HP jak wtedy w... normalnym Raymanie 1. Szkoda. Po prostu zaczyna nas już ścigać teraz. Klatka ostatnia. Mamy wszystko chyba zebrane. Ta, bo prezencik zebraliśmy. Prezencik zebraliśmy, znaczek magika zebraliśmy, więc będziemy mieli wszystko. Nice! Dobra, dawaj, zaczynaj. Wow, 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 ej, co to było? Co to było najlepszego? Ale ten boss jest, kurde, ulepszony. Co to za specjalny atak jest? Ale połowę HP ma już zebrane, więc tyle dobrze. Co
Co to są za skoki? Co on tak cofa się do tyłu? Ale 4 punkty zdrowia. Wykorzystaj to dobrze, Michał. Uwaga! Dobrze! Dobrze! Szczerze, ta konfrontacja wydaje mi się trochę łatwiejsza niż oryginalnie. Plus podoba mi się to, że te bomby on tam, wiecie, tak wyrzuca i rapid fire'uje tymi, no, nutkami. The Mighty Saxophone. Easy boss to był. Wydawał się troszeczkę trudniejszy, tak szczerze. Ale szkoda, że on nie zatańczył. Master of Bandland. Co to jest The Lonely Cliff? What the fuck? Co ja odblokowałem? Ty, pójdźmy tam, zobaczymy, o co tu chodzi. Co to jest? To już do Blue Mountains droga jest. Co my żeśmy... What? Ale tu nie mogę nawet przejść, bo nie mam tej sekretnej mocy. Dobra, to wychodzę stąd. W sensie tej nowej mocy, jakiej sekretnej. No to można by powiedzieć, że 5 poziomów z Bandlandu mamy zaliczone, więc będzie można iść na Blue Mountains. Fajnie, fajnie, cieszę się. Ale zanim ruszymy, warto byłoby wrócić do Pink Plant Woods i znaleźć te klatki, które powinniśmy zdobyć. Bo chyba już możemy je nawet zdobyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż nie wiem, czekajcie. Nie, nie możemy ich jeszcze zdobyć. Bo gdybym mógł, to już bym wtedy miał moc tych sprężynek, a ja jeszcze nie mam tych sprężynek chyba, z tego co dobrze pamiętam. Ale przynajmniej sobie życie nadrobię. Nie no, zobaczmy, bo chyba tak, to było z tymi sprężynkami. Wow, to było coś z tymi sprężynkami. No właśnie, dalej tego nie mamy, więc nie zrobię sobie 100%. Wychodzimy stąd. Niepotrzebnie tutaj wracałem. Ale hej, 36 klatek mamy zniszczonych w grze. To już jest dobry wynik, to już jest bardzo fajny wynik. No dobra, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadziłem ten let's play. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Raymana Redemption. Jestem ciekaw, co gierka nam jeszcze pokaże, bo Bandland można by powiedzieć, że już pokazał swój pazur, ale co będzie z Blue Mountain, z Picture City, z pozostałymi światami, dowiemy się w kolejnych odcinkach z Raymana Redemption. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i pa pa!